Siemaneczko, z tej strony Baz, a to jest już 33. odcinek serii Zagrajmy w Tomb Raider 2. I my tu jesteśmy na tle tej wielkiej, tej buddo podobnego posągu. No i musimy tam iść w tamtym kierunku, gdyż Azalisz. Tu jest w ogóle przejście, a tam nigdzie indziej nie mamy gdzie iść. Ale wejdźmy sobie pierw tu. Może na tą buddę. Nie wiem, będę to buddą nazywał, bo... Mam nadzieję, że też mnichowie... O, tu jest jeszcze przejście. Mnichowie, mam nadzieję, że się nie obrażą, że im po pomniku chodzę. Którego czczą. Teoretycznie. Dobra, tu nic nie ma. No to chyba w sumie nie wiem, po co tu wlazłem. Bo tu wejść wyżej nie da rady. Tu wejść wyżej też nie za bardzo. Znaczy, na pewno będziemy tu wchodzić, to jestem prawie że pewien, bo to tak nawet wygląda. To ognie pewnie będziemy gasić, czy coś w tym guście. O, tu jest tak nisko? O, tu jest przejście w ogóle. O. Tu jest jakaś miejscówka. Dobra, to się nie zapada, czyli będziemy jeszcze musieli jakieś takie otworzyć. Pomieszczenie tutaj, no ale dobra, tutaj nawet nie ma... Ten, to pewnie wajchu. Dobra, pójdźmy teraz... A, chodźmy tutaj. Jeszcze tutaj za kosem sprawdźmy, co tutaj słychać jeszcze po tej stronie. Tu na dole nic nie ma. Nic nie ma, za pomnik też nie można wejść. To chodźmy tutaj zobaczyć, co tutaj słychać. Może odnajdę w końcu ten... O, przejście. Jezus, tu tych przejść jest tak dużo. Jakichś pomieszczeń. O! O! Ale żeby takie miejsce tutaj było? Z takimi skrzynkami? Żeby tu coś było. Czekajcie. Coś mi tu się nie zgadza z tym. Nie, nie jest przesuwana? No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że tam w środku może być ta skrzynka, którą ja przesunąłem, ale nie jestem pewien, czy to był ten sam kolor. Kurwa, ciemno tu jest, zapalę flare, co mi tam? O, ich pełno. Coś takie, te rogi są takie ciemne i ja nie wiem, czy tu jest jakaś wajcha, czy co. Tu jest zamknięte, no to idziemy, podążamy dalej tą stroną, tu jest jakiś ten... O chuj! No, że pułapka... No tak, przecież to jest wyjście na jedną... Wstrzymam się, szkoda mi życia. Wiem, że jestem tutaj zapisany, ale to nie przeszkadza. Bo daleko żeśmy nie przeszli. Ten. Ale że taka pułapka. No to się nie godzi w taką śmieszną pułapkę robić. Ajajaj, dobrze, że tam nie było kolców. Ała! Zderzyłem się w głowę. Nie do końca wiem, jak mam to zrobić. Dlatego się zapiszę. Bo tu chyba nie podskoczymy za bardzo. A nie, podskoczymy. Nieważne. Ale czy tu coś jest w ogóle ciekawego? Jezus, jaki labirynt, Boże święty. Dobra, technika prawej strony może. Zasada prawej strony. A, tutaj. I tu jest przejście do góry. Jakieś. Do rozbijania okna. A tutaj co jest? Bo tutaj trzeba, można na dół zejść. To chodźmy na razie na dół tutaj. Jezus Maria, ale tu jest porąbane to. Dobrze, przynajmniej, że tu przeciwników nie ma za bardzo. Jakaś wajcha, cokolwiek, co mogę użyć, czy wszystko, czego... Aha. Fajnie. Czyli przyszedłem tu dla jaj. Pewnie to się otworzy za jakąś wajchą, czy tam za jakimś kluczem. Ale na razie na to nie liczę, więc idziemy do góry.
Nie wiem, no dużo plątaniny będzie w tych poziomach, już widzę. Znaczy w tym poziomie. Też zakładam, że to nie jeden będzie z mnichami, a może jeden, nie wiem. Jak na razie żaden nie był poziom taki po... Co? Skąd? Gdzie? Przepraszam bardzo? Pojawili się kurwa znikąd? Co tu jest grane? Co tu jest od... Co tu się odpierdala? Ja pierdolę. Czemu on mnie tak szybko zabił? Ja mam pół życia przecież. W sumie jak już się tak bawimy. W sumie jak się już tak bawimy. W sumie. To czemu by... Czemu by nie spróbować tak? A nie, nie, a, nieważne. Pomyliły mi się klawisze. Pomyliły mi się klawisze, no, nieważne. Na alcie chciałem strzelać. Aha, nawet granatnik ich nie rozpierdala. Zajebiste. Nie, to już zajebista gra. Zajebista sprawa, nie? Zarąbista, zajebista. Chyba trzeba to zrobić inaczej. Trzeba to zrobić tak. Lecieć tak. I tu spierdolić od razu. O nie, kurwa, mnicha zaatakowałem. No nie. Ale tak chyba trzeba to zrobić. Cyk. Nie, 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 to... Nie bójcie się! Nie bójcie się! Nie bójcie się, spokojnie! Nie bójcie się! O! To ciekawe. Chodźcie, mnichowie! A, oni będą ich atakować. No i to dobra, to niech się idą, bawią. Niech się bawią dobrze. A, to takie są motywy w tej części, chciałem powiedzieć. W tej misji. Dobra, ja tam poczekam, aż ich rozwalą, bo może coś mają ciekawego. No jasne. Mnichowie są przekoksy. Ej, on do mnie strzela! Zabili mnichów! Uuu, szybko! Jezus, czemu oni są tacy mocni i mają taką mocną broń? Co jest, kurwa? Co tu jest grane? Zabili mnichów, o kurde! Ale jaja! Ciekawe, czy mnichowie coś mają. Nie. O szkoda, biedni mnichowie. Kurczę, mogłem im pomóc, ale w tych wąskich korytarzach to ciężko. Ale ci wrogowie to są już przerąbani jacyś. Masakra. Ale ten, kurczę, bo w korytarzach pewnie by mi nadmamierzało mnichów. Ale dobra, przynajmniej się to czegoś przydali. Smutne, ale prawdziwe. Znaczy przydają się tu mocno, bo przynajmniej nie muszę się bić. Tu jeszcze wyżej, ja cię kręcę. To jest kolejna drabina, a tu coś jest? Nie. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę, ale wygląda jakbyśmy się mieli tu kręcić w kółko po tym miejscu, więc... Więc myślę, że na luzie. Dobra.
Może zapalę flarę, będzie nam przyjemniej i wam, i mnie, mimo że wam trochę rozjaśniam. Tu kolejne, tak? Bo to już szło donikąd. I kolejne. Ja cię, ale porąbane. My na jakąś wieżę idziemy chyba. Co na tak... No idź. A, bo na brzegu nie chciała się chwycić nogami jeszcze. Dobra. No to będzie Lara się wspinać po wieży 1000 lat. Cały odcinek wspinaczki. Kolejna drabina, ja pierdolę. Mam nadzieję, że tam jednorazowe wejście jest i że nie trzeba było zrobić czegoś przed wejściem tutaj, bo... No bo to będzie smutne. Albo że zaraz tu nie umrę, ale to się zaraz zapisze tutaj już. I w tym miejscu wyłączę prąd. Może w tej wodzie. No to by było trochę śmieszne już. Co to jest za kloc? O kurde, jakiś artefakt. Nie mam bladego pojęcia, do czego on jest. I szkoda, że tu się nie da jakoś inaczej wyjść. Dobra, zróbmy taki myk. Patrzcie. Dobra. Pup. 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 Dobra, zejście już nie trzeba mieć oświetlonego. Coś tak myślę, wiecie? Pup. 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 To powinno być tu, nie? Nie, ja bym skoczył. Bym skoczył, a ten. Dobra. Pup. Kolejne. Tutaj. Dobra, nawet nie trzeba skakać. Pup. Ostatnie, tak? No i tu mamy powrót. Dobra, mamy jakiś artefakt. A w ogóle mogę sprawdzić, co to jest, ale pierw zapiszę. Pierw zapiszę, a teraz sprawdźmy, co to jest, bo mamy klucz jakiś i prayer wheel. Prayer wheels. Nie wiem. Nie wiem, gdzie to jest potrzebne i po co to jest potrzebne, ale mamy. Czyli może coś pod tą Buddą, a ja nie zauważyłem. Dobra. Siup. Siup. Zium. Krucigang. Cewos? Uff, już myślałem, że ona nie przeniknie przez to. Dobra, no tu nic... A, idź. Tu nic nie ma. Więc tutaj... Mogę iść dalej. Tutaj tym korytarzem. Zobaczyć, czy tu coś jest. I może, czy coś tutaj jest do wykorzystania. O, patrzcie, tu jest jakaś duża sala w ogóle. Zobaczmy, czy coś tutaj w tej dużej sali. Jest tu przejście z ogniami. I tu przejście bez ogni. Chyba. I tu będzie pewnie wyłączenie tych ogni, bo jest... Basen? Okej. Wrócę się jeszcze do tych ogni, zobaczyć, czy one są jakieś czasowe, czy co. Bo tu jest kolejne duże pomieszczenie. Pewnie te pragby, coś tam, wheels są do czegoś... Co jest grane? Gdzie? Nie wiem, czy ja w mnicha strzelałem, czy w zioma. Zaraz się przekonamy. Nie atakują mnie, czyli w zioma. Dobra. Uff. Uff, bo już się bałem, że straciliśmy naszą ochronę mnichową. O kurczę, dużo mnichów umarło. Trzech? Raz, tak, dwa, trzy. No i widzicie, jak oni mają mocną broń? Przecież broń, przecież mnichowie są silni w cholerę. Dobra, tu chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. Ja, tu jest nie dość, że ogień, ale tu jest Master of Disaster pułapkowy. My tu w ogóle coś widzimy? Coś w ogóle jest? Aha, czyli pewnie wyłączy się jakoś a nie! O kurczaki! O! Ale tor!
Ja chcę to zrobić. Wiem, że nienawidzę takich rzeczy, ale ja chcę to zrobić. Czekajcie, jak mam to zrobić? Okej. Może tak? O chuj, ogień się włączy. Dobra, czekajcie, czytam się. No, ogień się na chwilę. Dobra, wiem jak to... O nie, on mi zabiera tu życie, jak tu stoję. Kurde mol. Dobra, bo to trzeba zrobić tak. Dobra, niech się włączy ten ogień. Sru, 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 sru. O chuj. O chuj. Dobra, może nie, jednak nie tak. Może jednak przodem? Nie, bo chcę do tej dziury wpaść, bo nie wiem, chciałem się tam chwycić, bo nie wiem, czy tam jest jakieś świecie głęboko, ale chyba nie jest. Chyba trzeba to po prostu na szybkości pierdzielnąć. Tak, tak. Ej, ale czemu mnie tyle razy uderzyło? Czemu ja się tam zablokowałem? To było nie fair akurat. Ej, to było mega niefajne. Co to miało być? Czemu ona mi się tam zablokowała tak paskudnie? No co jest? To jak ja mam tam wskoczyć? Bo tam nadal jest ewidentnie tunel jakiś. Co ja mam tu zrobić? Chwila, bo to jakieś takie niemożliwe jest. No i jak wraca, to muszę ruszyć. O, dobra. O to chodziło. O nie! Trzeba się zapisywać. Aj, kurwa. Aj, aj, aj. No ale to będzie ciekawa sprawa akurat. No nie. Co ja tu w ogóle odpierdzieliłem? Ale to jest przerąbane. No nic, bo... Nie wiem. No zawsze mogę iść gdzieś indziej iść, ale tu pewnie jest... Ten. Tu chyba trzeba. Dobra. Dobra. No, trochę mnie pizdło, ale... Ale się tu zapiszę. O, super! Znowu, kurwa, wiercą. Znaczy, wiercą cały czas, tylko było to na poziomie szumu, ale teraz, kurwa, już nie jest. Super! Dobra. O chuj, ale... Ale to jest przerąbane, patrzcie. Bo ono z tamtej strony jest dłużej, a jakbym... Dobra, tracę życie, ale przechodzę. To jest najważniejsze. Przechodzę dalej. I tu jest znowu to samo. Nie, nie podnoś się! Masz się tylko chwycić. Masz się tylko chwycić. No. O nie, tu znowu blisko jest. Tu jest znowu na blisko. Dobra, nieważne. Chyba jestem zapisany, nie? Mam nadzieję. Tak. Tylko trzymaj się. I pojedzie w tą stronę. Tam strasznie długo stoi. Z lewej strony. Dobra, jestem. I klucz. Tu w ogóle można było chyba przejść kawałek. Tu z boku, patrzcie. Chyba, że tym świdrem by nas spierdzielnął. Ale klucz, mamy klucz. Mam nadzieję, że da się stąd jakąś wyjść bardziej. I to chyba będzie klucz do tej klapy, bo on jest też taki różowy. Trapdoor. Trapdoor, czyli jakiś drzwi pułapka. Jezus, mamy tego lutu tutaj, tych takich rzeczy. Rzeczy, a nie wiem, gdzie to w ogóle wykorzystać wszystko.
No. Ta kurka mi przy... O, i wyjdziemy tą boczną... Hopa! W baseniku. W baseniku wyszliśmy. No to w sumie drugie, z drugiej strony fajnie. Tu jest skrzynka do... Wait a second! To będzie skrzynka, którą wysunęliśmy wtedy? Co byłem? Ja patrzę za jakąś dźwigniami. Tak, tu będzie się trzeba będzie wyłączyć wodę. Tu w ogóle jest jakieś przejście. O, sekret! Pierwszy! Srebrny, to chyba jest pierwszy. O, to całkiem tak nie za dobrze ukryte to. Tak powiem wam. Tu będzie trzeba wodę wypuścić. Tylko jak? O, to jest pytanie. Tu jest jakaś jaskinia za kratami. Nie, no nie idźcie tu, bo mnie... Kurwa, zabijecie. Tymi swoimi dzidami. Tu nic nie ma. Podwodnej dźwigni nie zauważyłem. Tu jest korytarz, którym by się tu przyszło. Tak, tak. Nie wiem, chyba że gdzieś indziej to się po prostu... Dobra, idę. Idę do tych trapdoorów. Jeszcze mamy przecież tą... tą drogę za posągiem. Więc tu jeszcze mamy, kurde, krążenia, a krążenia. Idę zobaczyć te trapdoory może. To jak zawsze, jak coś się znajdzie, to... Dobrze to wykorzystać i sprawdzić w ogóle, czy to działa. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra. Siup. Siup. No to, to taki różowy klucz był i tu jest taki różowy ten, więc to pasuje i to chyba z trapdoor. Powinno pasować. Dobra, jest taki różowo-niebieski. I co? Otworzyło się? Wow, coś się otworzyło obok. Aż trudno to w to uwierzyć przy pannie Larze. A, tu nie ta strzałka. Dobra. Trapdoor. Taka średnia pułapka. Okej. Okej. Gdzie my jesteśmy? Tu jest wajcha, a tu jest kolejne pomieszczenie. Okej, tu można iść do góry. I tam jest jakaś wajcha. To chodźmy pierw do wajchy. Ale to jest zagmatwany poziom. A, dobra. Uff, mnich. Patrzcie, co się tam dzieje z teksturami. Patrzcie, co tu się odwala. Ale faza. I to się chyba to otworzy, tak? Czy nie? Nie, no pewnie nie. O chuj! Przecież ja muszę się poleczyć, przy takim stanie mogę walczyć. No jak na razie nie muszę walczyć nawet. Kurwa, znowu F4 nacisnąłem. Pokonał ich? Co ty gadasz? Co ty gadasz, że on ich pokonał? Nie, chuja pokonał. Nie, nie, już chowam, spokojnie. Przepraszam, że w ciebie chyba strzeliłem. Ale po co nam... Co? Jeszcze nic nie mają, lamusy. To trzeba być chamem, żeby zaatakować i jeszcze nic nie mieć przy sobie do zebrania. Ten chyba coś ma. Nie, gówno ma. No i co nam to dało, żeśmy sobie tak zrobili, takie kółko? Bo to takie... Bez sensu moim zdaniem trochę. Bo że tam musimy iść gdzieś po coś. Dobra, już się na górę muszę wczytać w końcu. Znaczy zapisać. Dobra, no zobaczmy co tu jest. O! Muzyczka. To znaczy, że dobrze idę. Tylko nie wiem, czy nie powinienem... Trochę inaczej... Czekajcie.
coś było, czy mi się wydawało? Wydawało. Nie wiem, czy to jest dobra kolejność, że tak poszedłem. Tu jakieś kolumny są. Co tu jest? Oj, wiecie co? Może... Może pierw jednak się wczytam tam na dół. Pierw sobie pójdę za ten posąg, wiecie? Bo tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. A sobie tutaj za posąg pójdę pierw. Do tego przejścia. Do tego przejścia tutaj było takie przejście. Więc tam sobie zobaczymy, co tam jest. Może tam klucz wykorzystamy albo coś. Albo cokolwiek. A tu są potrzebne te! Patrzcie, tu jest pojemnie... Tu są potrzebne te takie... Te coś. Żeby otworzyć te duże drzwi. Ile jest potrzebnych? Raz... Dwa... Trzy... Prawie jak liczenie z Dorą. Cztery! O kurwa, aż tyle? To ja się nie wierzę, że tu jest tyle przejść. Dobra, to idziemy tam do góry. Cztery aż muszę tego mieć. O cholera. W tym jedno już mam. Znaczy, no mam, już wsadziłem. Ciekawi mnie to pomieszczenie. Nie wiem. Dobra, to idziemy tam. Idziemy tam zobaczyć w tą siną dal. Może tam coś znajdziemy ciekawego. No ale pewnie to już znajdziemy w drugim, w następnym odcinku. Bo tutaj to już jest trochę lipa. Mogłem się tam w ogóle zapisać na inny slot, żeby się tam wczytać w ogóle. Ale nie, bo w sumie... No ale to oddanie tego jednego to w sumie takie... Było zbędne do końca. Dobra. Tu nic po drodze nie widziałem ciekawego. Tutaj muzyczka. Tu nic nie ma, nie? Nie. Dobra. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Już widzę tam na górze jakieś przejścia. To czekajcie, a ten słup jest w ogóle heksagonalny. O dziwo. Dobra, zapiszmy się tutaj. Na nowy slot, na wszelki taki wypadek. Chyba tu mogę zejść na spokojnie na dół. Tu słychać jakiś strumyk. Okej? To tutaj zejście jest bez sensu, tak? Dobrze rozumiem? To coś... Tu coś innego jest granego. A tu jest przecież dziura. Nie zauważyłem jej. O, o nie, drabiny. Znaczy ja lubię jak ona stęka, ale co drabin za dużo w jednym odcinku to niezdrowo. Tak sądzę. I tutaj wejdziemy sobie na górę. Będziemy, pewnie na tej kolumnie coś jest jeszcze w dodatku. Coś tak czuję, że tak może być. O, tam jest jakieś przejście. Pewnie czegoś potrzeba do tego, żeby przejść z nim. A ja tego pewnie nie mam. No ale dobra, zobaczymy. Nie load, kurwa, co ja naciskam znowu. Dobra. Dobra, to sobie tutaj pójdziemy. I zobaczymy, co tutaj od nas chcą. No jakoś tam się trzeba dostać, ale póki co nie widzę takiej możliwości. To pewnie trzeba będzie się dostać jakoś na górę. Tutaj, tam już widziałem jakąś kratę. Tutaj pewnie... No nie, no takiego kawała przecież nie przeskoczy. Tutaj coś... A nie, to scho... Jeszcze ptak, kurwa. Jeszcze ptak normalnie.
Tu jest mostek. Ło kurde, nad przepaścią. Mam nadzieję, że coś miał, gościu. Co to się stało? Przecież... No nie. Gdzie ja byłem? Przecież ja... Aj, kurczę, przecież ja stałem i nacisnąłem kontrol. I ona mi spadła. Dobra, ptak zabity. Gościu. Jak ty... Oni są wytrzymali przecież ze zwykłych pistoletów. To ja bym tutaj 3 dni go zabijał. Ja cię kręcę. Oni są mega wytrzymali. Dobra. Kij z ich wytrzymałością. Musimy tutaj iść dalej, bo już koniec odcinka. Och, dobra. Teraz, żeby tylko mi te ptaki namierzyła, to weźmy w ogóle te słabe pistolety. Nie! Dobra. Dobra. O, dobra. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. I tu jest kloc do przesuwania, tak? Czy nie? Nie, no to są... No nie, no to są jakieś jaja. Ja tu przyszedłem... No nie, to jest zamknięte. Ale kino. Czekajcie, bo chcę tu wleźć. Ale kino, to jest zamknięte. O, dobra. Dobra. I tu da się wskoczyć. Przynajmniej tak wygląda. No nie wiem, chyba z rozpędu. Dobra. Może tam będzie ten otwieranie tego. Zapiszę się. Jeszcze tutaj rozkminimy tą miejscówkę i kończymy. Powinno się udać. Cyk. No jasne, że się udało. A, tu się da... O! Dziura! I tu nic nie ma. Szkoda, że mamy tylko jeden sekret. No, ale cóż. O, kolejne kółko mamy. O, fajnie. I tu można wyjść pewnie. Dobra, to jeszcze pójdziemy sobie... Albo nie, no nie będę ich wkładał od razu. Kolejne kółko, to jeszcze 3. Dobra. Tylko, że to nie rozwiązuje problematyki moich zamkniętych pomieszczeń tam, dalej. O nie! W ogóle muszę zmienić sobie broń. Dobra, zobaczymy, może mnichowi się uda. Patrzcie jak... Nie wiem, czy on się nie bronił przede mną tym. Oni chyba na daleko nie umieją za bardzo strzelać. Ma coś? Ma! Skubany. Zakamuflowane naboje do shotguna. Zapisz. Tylko, że... Kurczę, tu jeszcze coś było przecież tam na dole. Czekajcie, jeszcze przejdziemy się tam na sekundkę. Sekundkę, sekundkę. Bym się... Kurczę, jestem zaciekawiony. O, dobra. Jestem mega zaciekawiony, bo to jest mój ostatni wolny w ogóle piątek na nagrywki, więc może być potem krucho. Aczkolwiek no Tomb Raider to bardziej na luziczku, czekajcie. A jakby stąd, nie no, ona raczej nie przeskoczy, nie da raczej rady. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy jeszcze tutaj, czy ona przeskoczy. O chuj! Nawet nie wyskoczyła. No dawaj, 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 dawaj. Czemu ona nie skacze? Przecież ja trzymam alt. Bo zawsze jak się trzyma alt, a i biegnie i przy krawędzi, ona skacze. Czemu tutaj jest inaczej? Nie rozumiem. Tu?
Fajnie. Czekajcie, ja to rozkminię zaraz. Dobra. Bra. O chuj, nie, trochę brakuje. Trochę brakuje jednak. Nie wiem, najwyżej sobie sprawdzę w necie albo co, albo będziemy błądzić dalej. Bo dwa kółka mamy, a to nie jest może z tej strony drabina? Nie, to z każdej strony tak wygląda. Jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną, ostatnią rzecz muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić jedną rzecz jeszcze. Czekajcie. Chociaż nie po... Nie, to jest trochę za daleko, żeby ona mi tu doskoczyła. Hyc! No! Kurczę, troszeczkę brakuje, troszeczkę. Nie wiem, muszę zobaczyć najwyżej, co tu trzeba zrobić, żeby już nie plątać się, bo już mamy prawie wszystko zwiedzone tam. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, że był satysfakcjonujący. Dla mnie był satysfakcjonujący, dużo żeśmy nawet odkryli. I coraz lepiej się bawię przy tej larze, o dziwo, to są jeszcze wkurwiane momenty, ale coraz lepiej się bawię, więc... Laro, proszę cię, nie zepsuj tego. Dobra, no i tyle w sumie. Zapraszam do innych odcinków, innych serii. No i zachęcam też do subskrypcji, zawsze będzie mi miło. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, elo!